Witam Państwa bardzo serdecznie z Mrówki w Brzozowie w dniu poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Ten okres to taki czas wielkiej refleksji, bo w Kościele katolickim uważa się, że święta Wielkiej Nocy są najważniejszymi świętami. Natomiast ja bym powiedział, że to są święta wielkiej zadumy, bo jeżeli zastanawiamy się nad życiem i śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, to dochodzimy do absolutnie jednej ważnej refleksji, że coś ważnego tutaj w życiu mamy do zrobienia. Ja osobiście chciałem Państwu życzyć takiej refleksji z okazji właśnie tych świąt, że jeżeli Pan Jezus żył, nauczał, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, to na pewno chciał nam bardzo, bardzo ważną prawdę przekazać. Tą prawdą jest życie wieczne i trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak ono ma wyglądać, ale przecież jeżeli komuś na tym świecie mamy wierzyć, to przecież Panu Jezusowi, który oddał życie na krzyżu, żebyśmy Mu uwierzyli i poszli za Nim. Tej refleksji i tej prawdy, analizy Państwu życzę na te święta. Wszelkiej pomyślności dla Was i dla Waszych rodzin najbliższych, aby te święta były czasem wielkiej miłości i przyjaźni między ludźmi w tych bardzo, bardzo trudnych i skomplikowanych czasach. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.